pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie w sali kinowej wrocławskiego kina Nowe Horyzonty. Dzisiaj jeszcze sala jest pusta, dlatego że już szykujemy jutrzejszą imprezę, czyli Rackowe piąte urodziny. Jutro będziemy wspólnie oglądać z okazji moich piątych urodzin dokument The First Monday in May. To będzie polska premiera, jeden z pierwszych razy wyświetlania tego filmu w Europie. No i dzisiaj tutaj działamy, patrzymy, jak wszystko zaaranżować. Przygotowujemy się na jutro. Mam nadzieję, że wszyscy dopiszą. Troszkę się denerwuję, no ale nie ma co gadać. Trzeba działać, żeby jutro wszystko było idealnie. Działamy, rozwieszamy plakaty, aranżujemy salę przed wejściem. Zaraz robimy w środku próbę generalną. Jestem strasznie ciekawa, jak to wyjdzie. Dzisiaj na wielkim ekranie. Będę płakać jutro jak bób. Będę musiał nagrać takie, wiesz, jak ci łza. No, już się prawie poryczałam. Jak ją zrobić, żeby jutro się nie popłakać? A teraz podczas urodzinowych przygotowań czarno na białym widać, kto pracuje, a kto się obija. No i przy urodzinach, jak widzicie, działamy razem z kinem Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Znajduje się to kino przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kto jest z Wrocławia, na pewno kojarzy tę kreatywną przestrzeń. A jeżeli odwiedzacie tylko Wrocław na chwilę, to wpadnijcie tutaj, jak nie na film, to posiedzieć może przy kawie albo właśnie pospędzać miło czas w bardzo fajnej przestrzeni. Tutaj to kino jest zaaranżowane na kilka pięter. Na podłodze są różne śmieszne gry, labirynty na przykład. Mamy tutaj kawiarnię, bistro, mamy księgarnię z książkami filmowymi. Mamy również galerię plakatu. Można przyjść, posiedzieć albo właśnie na jakiś dobry film, albo na przykład na retransmisję, albo transmisję teatrów, oper z całego świata, albo baletu na przykład. Ja bardzo chętnie zimą chodziłam tutaj na transmisję baletu Balszoj. A z czego jest najbardziej to kino znane? To oczywiście z festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty, który odbywa się zawsze latem, już od 10 lat i będzie również w tym roku. Mam nadzieję, że uda mi się, podobnie jak w zeszłym roku, w tym roku na ten festiwal wybrać. Jest mi bardzo miło, że możemy razem z kinem działać tutaj przy urodzinach, że dziewczyny z kina odwaliły kawał dobrej roboty, czarując mi ten super modowy dokument. Także tutaj dziewczyny, mega, mega Agata, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to. No i gospodarzem tego miejsca, gospodarzem kina Nowe Horyzonty jest pan Roman Gutek. Także jest mi bardzo miło, że działamy razem przy moich piątych urodzinach. Hej! My już w kinie, dzień imprezy, jeszcze godzina czasu, ale pod kinem nagrałam szybko sobie strój dnia, czyli mój dzisiejszy garnitur od Taranko. To są spodnie i marynarka osobno, natomiast razem zestawione wyglądają garniturowo, dlatego że ogólnie to jest taka marynarka smokingowa, która wygląda bardzo elegancko. Pod spodem mam również bluzkę Taranko różową, z przewiązywaną wstążką, można ją sobie przywiązać, można ją sobie luzem puścić. No i jeszcze wzbogaciłam ten strój, czyli tę czerń i róż o czerwień moją ulubioną, czyli dopięłam sobie trzy broszki, które już od dawna mam w swojej szafie. Lecimy teraz na drugie piętro, żeby zobaczyć, jak wygląda sala, a ja będę się dzisiaj w tym stroju czuła, myślę, elegancko i bardzo, bardzo w moim klimacie. I co? Jest racka uro? Cześć, masz fajną Nie, tak z powerem, z uśmiechem. Z powerem? Ja nie mogę machać z powerem. Dobra, wszyscy goście weszli, zaczynamy!
Cześć, zaczynam dzisiaj prowadzenie wideobloga, żeby było ciekawiej, więcej ruchu i jeszcze więcej mnie. Także mam nadzieję, że wychodzi fajnie. No dobra, zaczynamy. Pokaż swój niepowtarzalny styl. Cześć, witam Was serdecznie w 640 rackowym filmie specjalnym. I jestem dzisiaj na wielkim ekranie. Mówię do Was, jak wiecie, jestem też tutaj na żywo i pewnie siedzę w tej chwili, próbuję się nie popłakać ze wzruszenia, ale chciałabym Wam wszystkim serdecznie podziękować, że tutaj jesteście, że będziemy świętować razem 5. urodziny kanału, kilkaset filmów. Strasznie się cieszę, że jesteście i że obejrzymy sobie dzisiaj The First Monday in May. I z tego miejsca chciałabym podziękować na początku kinu Nowe Horyzonty, dzięki któremu tutaj dzisiaj siedzimy. Także dziękujemy bardzo za załatwienie tego filmu dla nas. Jeszcze oczywiście dziękuję naszej polskiej marce Taranko, dzięki której również ten film dzisiaj oglądamy. Także cieszę się, że są polskie marki, które wspierają fajne, kulturalne inicjatywy. No i oczywiście w tej chwili już bez zbędnego rozgadywania się, bo wiemy, że wszyscy czekamy tutaj na Annę Wintour w akcji. Także sprawdzamy telefony, wyłączamy dźwięk, wyłączamy telefony komórkowe. Chyba, że chcecie zrobić zdjęcie na przykład i ohasztagować Racka, Racka 5 Uro i te sprawy. W razie W hashtagujcie, wrzucajcie zdjęcia. Mam nadzieję, że również będzie się Wam dzisiaj podobało, ale w tej chwili wyłączamy dźwięki i zapraszam Was na polską premierę filmu The First Monday in May. A po filmie nie ruszamy się z miejsca, nie opuszczamy sali, bo jeszcze będzie dla Was mała niespodzianka. Ale już nic więcej nie mówię, chociaż wiadomo, że na ogół dużo mówię. Zaczynamy oglądanie. Oglądając ten film, pomyślałam sobie, że mam nadzieję, że kiedy Konrad, który tutaj teraz mnie nagrywa, zobaczy, jak działa Anna Wintour, to przyzna mi rację, że ja nie jestem najgorszym bossem na świecie. Może być dużo gorzej, słońce, naprawdę. Teraz to jest ten moment, żeby zrobić mi ładne zdjęcie i wrzucić na Instagram z hashtagiem Racka 5 Uro. Powiedz, że zamiast kręcić filmy, to będę teraz układać. Także to już jest koniec. Jestem strasznie wzruszona. Dziękuję wszystkim obecnym osobom. Film był fenomenalny. Opowiem więcej o nim w Inspiracjach Maja. I dziękuję bardzo kinu Nowe Horyzonty za to, że umożliwiło nam obejrzenie tego filmu, że ściągnęło taką światową premierę do nas, do Wrocławia, prosto z Nowego Jorku. To była polska premiera tego filmu. Dziękuję marce Taranko za wsparcie, dlatego że licencja nawet na ten jeden pokaz była bardzo droga. A dzięki marce Taranko mogliśmy ją dzisiaj zobaczyć. I dziękuję również L'Oréal Paris za gifty i upominki dla moich widzek. Także
5 lat, wszystkiego najlepszego dla mnie. Niektóre z was życzyły mi jeszcze wiele lat Racki, najwięcej to było 50. Racka, kręć jeszcze filmy 50 lat. Także wszystkiego dobrego dla mnie, dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście, że wy również jesteście przed ekranami. I mam nadzieję, że ta impreza przerodzi się w coś fajnego, modowego, cyklicznego i następnym razem zrobimy taki film, ale już w sali na 400 osób za rok. Także jeszcze raz, bo to już są marzenia. Dzięki raz jeszcze, że jesteście. I do zobaczenia w moim następnym filmie, bo ja już ze wzruszenia nie wiem, co mówię. Pa, pa.